60 sekund. Najbardziej podstawowe rzeczy, jakie trzeba zrobić po zakupie Saaba. Co trzeba sprawdzić? No słuchaj, trzeba czy panew nie napierdala przede wszystkim. No ale mimo wszystko po zakupie takiego Saaba to no, konieczne jest zdjęcie miski i sprawdzenie, w jakim stanie są panewki. A co potem? Jak to są podobne? No jak są chujowe, to trzeba je wymienić, a jak są bardzo chujowe, no to remont pieca. Ale czy coś poza panewkami z takich ważnych rzeczy? Kaseta zapłonowa, czujnik położenia wału, warto sprawdzić jaka jest data na kasecie zapłonowej. No, no i czy błędu przepustnicy nie ma, nie? I to jest wszystko jakby? Odma. Odma. Zaworek wodny, no cała ta odma, czy nie jest jakaś taka skuszewa spierdolona. Ewa Pik się zawsze pierdoli z tyłu przy przepustniczce, że bazowe doładowanie dmucha. Czasami się ten kontroler turbo PC pierdoli, katalizatory na potęgę pękają. Zwłaszcza jak są te wersje, co na błogi mieszance jeżdżą, są zawsze popękane, zjebane, nie mają ta automocy. Czyli tak powiedzieć to inaczej, ktoś kupił Saaba, potem pojechałem do salonu, kurwa, do komisu kupiłem, przywiozłem, to ile trzeba wydać na taki pierwszy przegląd? Z... No zależy jak się kupi, no ty kupiłeś tą turbo biedę, to w zajebistym stanie była, gumę w sankach miała w bardzo ładnym stanie, poduszki silnikowe miała w ładnym stanie. Generalnie ta auto też mają przebiegi 300–400 tysięcy, to coś tam trzeba już zrobić, no to się nie sprzedaje dlatego, że jest samochód idealny, bo zrobimy kolejne 400 tysięcy. Ale myślisz, że taki właśnie przegląd pierwszy w 1000 się zamyka z wymianą oleju, filtrów i tak dalej? Kurwa, tak statystycznie licząc, tak. Statystycznie licząc, okej. Okay. Taka dolna granica. A, no. Statystycznie licząc. Parę pierdołek, a to sprzęgiełka, a to paneweczki, a to łożysko, no i robi się pięć. W wózku prędzę 3, wsadzone 5, no i tak pasowałby jeszcze z 5.